Siemano, siemano, witam serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Ja jestem Szybsun i dzisiaj widzowie pierwszy dzień mojej pracy w banku. To nie jest wcale fajna praca, ja się wcale nie cieszę z tego, że będę pracował w banku, widzowie. To jest dosyć smutne, że tam muszę pracować, że muszę udawać, że ze Steven tutaj robię jakieś przyjacielskie interesy tylko i wyłącznie po to, żeby dowiedzieć się jakichś dziwnych rzeczy, które będę mógł przekazać Palionowi i Dave'owi, żebyśmy mogli w końcu odzyskać zielone, bo tak być nie może, że nasze pieniądze są perfidnie kradnięte i chowane i ukrywane przed wszystkimi. Mnie się to osobiście nie podoba, gotuje się we mnie, jak o tym myślę i nie lubię takich sytuacji. Więc widzowie, dzisiaj idziemy do tego banku, mam nadzieję, że dowiemy się czegoś ciekawego. Zanim rozpoczniemy odcinek, kończę łapka w górę i subskrypcję, zapraszam na kanał vlogowy, ponieważ tam bardzo fajny odcinek się pojawi z odwiedzania miejsc od A do Z. Całkiem fajny montaż, różne triczki nowe montażowe tam są, takie, które odkryłem, więc możecie sobie wbić i zobaczyć, jak tam, prawda, że tak powiem, filmik śmiga. A za niedługo również będą inne materiały, a też ostatnio zacząłem nagrywać najpotężniejszy materiał w mojej karierze, ale on to pewnie się pojawi gdzieś za miesiąc, bo raczej bardzo długo zajmie mi nagrywanie go, ale naprawdę będzie potężny materiał. Dobra, widzowie, lecimy do tego banku. Ja niestety nie mam stroju żadnego, miałem sobie przygotować jakąś koszulę, widzowie, ja nie mam żadnej koszuli. Albo wiecie co, wiem co zrobię. I pożyczę od Pawła tutaj z Palion Style'a, pożyczę czerwony czarny ten strój. Ja później za niego zapłacę, widzowie, obiecuję, ale... Tylko to założę, o, tylko tą koszulę. Dobra, zapłacę za niego, obiecuję. Ja po prostu nie mam przy sobie, albo mam dwa zielone, nie wiem, czy to wystarczy, zaskórzany. Dobra, cokolwiek zapłacę na razie, czekajcie, tutaj się płaci zielone, nie, to jest za tarczę. Tu? Dobra, płacę tutaj, trudno, lecimy do banku, bo ja muszę iść do roboty, już jestem spóźniony. Lecimy, mam nadzieję, że czegoś ciekawego się dowiemy, zobaczymy, jakie szkolenie mi w ogóle dzisiaj Steve zrobi i powie, co ja mam zrobić dzisiaj. Mam nadzieję, że ma jakieś zadania na mnie przygotowane, a ja mam nadzieję, że uda mi się włamać do banku, gdzieś do jakichś sejfów i tak dalej. Dobra, lecimy. Dzień dobry, Bzyku! Dzień dobry, jak panie Szybsonie. Jak tam dzień, piękna pogoda, słońce, prawda, świeci. Tak, świeci, ale jest taki jeden problem, wiesz, Szybson, bo tak? Ja nie wiem, czy ci mówił Steve, ale no koszulki z Palion Style są zabronione, nie możesz wejść. No nie, no co ty żartujesz? No nie, ja naprawdę ci mówię, serio, taki przepis dał Steve, no po prostu nie możesz z Palion Style wejść. No ja myślałem, że to w takiej koszuli przyjdę, no dobra, no to... Nie, wiesz, jakakolwiek inna, tylko nie ta, może być, o, złota chyba, złota. Bzyku, mamy problem. Dobra. Jaki problem? Bo ja nie mam żadnej innej koszuli. Ale nie mam stroju, no też. Dobra, mam dzisiaj jeszcze w bluzie do roboty, czyli w banku musisz, w bluzie. No nie ja musisz, nie myślę, mogę. Że ważne, że jesteś, przystawiłeś tutaj punktualnie na czas, więc... Czekaj, gdzie jest Steve w ogóle? Halo? Panie Czemu Steve! Panie Steve, proszę zabrać swoje zielone Panie Steve, ja do roboty przyszedłem. Oddaj zielone. Nie mam, Bzyku. Rzucił, ty masz. Ono tutaj leżało i ci dałem. No dobra, mam nadzieję, że wylądowały do mojej kieszeni, ale nie wiem, czy wylądowały, bo mam ich tak dużo, że nawet nie jestem w stanie tego obliczyć. Ale ty jesteś bogaty. A skąd masz tak dużo? Nie interesuj się, co musisz. No dobrze, nie. Boją się złodzieja, nie? I wszyscy jestem całym szefem, więc idę zadawaj mi dziwnych pytań, okej? Dobra, nie, ja rozumiem. Ja przyszedłem do pracy, ja chciałbym jakieś zadanie dostać. Steve, a co sądzisz o koszulkach Palion Style? Można w nich chodzić, czy nie można? Palion Style, ten shit, nie, weź to. O nie, mówiłem, nie można. Nie wolno tego tu, rozumiesz? Dobra, nie zakładam. Nie wolno tego zakładać. Prawda, te koszulki są diabelskie, nie wolno w nich chodzić. Tak, ja się z tym zgodzę, Steve. Będziesz wykopany stąd. Ale mi się nawet podobają te koszulki, tylko ja w nich nie chodzę, nie, bo mam garnitur. Nie, ja nie mówię, że one są brzydkie, ale ten napis Palion... Co? To jest nasz wróg. I tego napisu tutaj nie A dlaczego nasz wróg? No bo nienawidzimy go, bo on zabrał całe zielone. Aha, nie rozumiecie. Nie, już wszystko rozumiem. A ja mam takie pytanie, dlaczego na przykład Bzyku musi być tak ubrany, prawda, elegancko, a ty w takiej koszuli takiej... Bo Bzyku jest zatrudniony na 100%, a ty jesteś w fazie testowej, mimo że tam jakiś testik przeszedłeś, to jeszcze nie mogę ci ufać w 100%, dlatego... Dobra. No to się zmieni za jakiś czas, więc wiesz, bo musisz po prostu troszkę popracować. To ja bym chciał jakieś kolejne testy dzisiaj przejść, może, nie? Co ja bym tutaj mógł takiego zrobić, żeby stać się lepszym, prawda? Nie wiem, czy wam mówiłem o moim nowym pomyśle. No, o co chodzi? Mam zamiar zabrać całe zielone w Palionowa i zamienić je twarzą Paliona na twarz Steve'a. Co o tym sądzicie? Co? Dobry pomysł, czy zły? Żeby twarz Steve'a było, co? A co? To się nie podoba wam. No dobra, a Palion co na to, jak myślisz? Palion? No, Palion, co mnie to obchodzi? Wiesz co mnie to obchodzi w ogóle? To będzie teraz, nie będzie zielone, tylko będzie skiwone.
Steve'one. No właśnie, średnia nazwa, zielone, dobra nazwa, a teraz jak na Steve'a to zmienić. To z zielone na niebieskie, bo jesteś niebieski może, co? To po prostu będą to dollars i tyle, nie będzie nazwy zielone. A, że chcesz to... Co ty chcesz zrobić, spalionowa to... normalnie Anglię? W Anglii nie, w Anglii ci się płaci. A. W dolarach czy w funtach? Funtami, nie, funtami, no. No przepraszam. No dobra, ale... No nieważne jak się będzie nazywało, ważne, że będzie twarz Steve'a, że będzie moja morda, rozumiesz? Ważne, że będzie działało, lecimy. Ważne. No dobra, ale troszkę, wiesz, no jakby nie żebym się jakoś bulwersował i tak dalej, nie, ale to jest palionowo, nie? To tak... Palionowo. No, a nie Steve'owo. Co mi to obchodzi? Aha, ja uważam, że to jest bardzo świetny pomysł. To trzeba dyskutować, Steve'ie, tak? Nie można chyba, ja nie wiem, ja jestem... Dobra, ale ja mam pytanie, skoro wszystkie zielone zostały skradzione, to jak ty chcesz się wszystkie odnaleźć, żeby zmienić tam, prawda, nazwę? Musimy po prostu... Musimy odnaleźć sprawcę, ja już mam w planach śledztwo, żeby po prostu złapać tego frajera. Znaczy, no ja wiem, kto to jest, ale musimy te zielone po prostu, wiecie, no zebrać całe. No i wtedy będziemy mogli je zamienić. A mogę wiedzieć, kto ukradł, w sensie? No chyba że Palion, nie? Aha, no tak, no tak, 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 logiczne. Nie mówi, co jest? Nie, logiczne, że Palion. Nie, to takie retoryczne, jak to się mówi? Pytanie retoryczne. Ja mam wrażenie, że ty jesteś jakąś dziwną nową osobą, że ja nie rozmawiam ze swoim Twitchem. Nie, no co ty? Tak masz? Mi się wydaje, Szybson, że ty oskarżasz Steve'a, że to... Że nie, to... nie, broń Boże, nigdy w życiu. Myślisz, że to on ukradł zielone? Coś tutaj wali, coś. Ale nie, no ja przyszedłem do pracy normalnie, ja tylko pytam, jakie plany, skoro już jestem w strukturze, to dobra, fajnie by było coś wiedzieć, nie? Moje domysły są no tylko, no. Dobra, a ja mam pytanie, bo... Ja mogę sprawdzić, co jest w sejfach, w sensie wszystkich, bo jakby tutaj... Ja nie wiem, czy we wszystkich byłem. We wszystkich? No, myślę, że nie. Ale mogę ci pokazać, wiesz, jakiś... Jakimkolwiek, bo w ogóle w Bzyku, gdzie to jest klucz w środku? Ja, tylko że puste, bo... A, ten sejf jest pusty, tak? Okej. Okay. No. A, tak, dobra, nieważne, czemu jest pusty, nie, to szybko. Jest nasza sprawa. Aha, ale to... Ja bym chciał ci pokazywać, wiesz, bo ja bym chciał ci pokazać, ale no nie da się, nie ma takiego... Już i tak przyjechał, że pokazaliśmy. Dobra, a jakie ja mogę zadanie dostać teraz jako tutaj, prawda, pracownik tego banku? Teraz co bym mógł tu takiego zrobić, nie? To mógłbyś ci robić, bo... Dla naszego nowego pracownika? Może ja mam pomysł, no bo jakby Steve, skoro ty chcesz teraz wszystkie zielone zgarnąć, nie, no to może ja jako pracownik banku wyruszę w teren, no i poszukam, przejrzę wszystkie skrzynki i znajdę jak najwięcej zielonych, żeby je tu zebrać, nie? O, niech to będzie amazing pomysł, amazing pomysł. Niech to będzie co mój? Test na pracownika, zobaczymy. Test na pracownika, tak, no ja postaram się ich znaleźć jak najwięcej. Musimy po prostu też na pracownika SB, musisz zdobyć nasze zaufanie. Zdobyć swoje zaufanie i... No nie ma problemu, dobra. To w takim razie ja wyruszam w podróż i ja poszukam jak najwięcej zielonych, zgarnę je tutaj jak najwięcej. No i mam nadzieję, że zmienimy walutę na Steve'y, czy na, nie wiem... Na niebieskie. Steve dolary, czy... Niebieskie! Niebieskie? O, niebieskie, to może być i niebieskie. Dobra, to słuchajcie, no bo późno się robi. Ja lecę w takim razie pod osłoną nocy. A nie wiem, nie pomóc ci, bo wiesz, bo może być... Nie, Bzyku, nie, ja po prostu... Boisz się? Tak, wydaje mi się, że nie, tu bank musi być pilnowany, żeby tu nikt nic nie ukradł. Nie, Bzyku, niech on sobie sam tak, zaraz nie, ja muszę jak ninja, wiesz? Dobra, to trzymajcie się, idę wykonać moje zadanie, elo. Dobra, widzowie, tu jest taka tragedia. Ja nie wiem, co to ma być, że oni chcą zmieniać, kurczę, zielone na jakieś niebieskie, czy co to ma być z wizerunkiem Steve'a. To mi się totalnie nie podoba, ale muszę lecieć koniecznie do Dave'a, bo to jest tutaj, to jest tutaj najważniejsze. Ja widziałem, że on był, jest jeszcze na serwerze, dobra, lecimy do Dave'a w takim razie, bo mi się wydaje, że mógłbym z nim porozmawiać i przekazać mu to wszystko już. On jeszcze w ogóle nie wie, że ja pracuję w tym banku, mam nadzieję, że to przyjmie dobrze i że po prostu zaakceptuje faktycznie to, że ja tutaj pod, prawda, przykrywką tam, że tak powiem, funkcjonuje jakoś. Mam nadzieję, że pomoże mi z tym i że jakoś, kurczę, ja nie wiem, to jest taka tragedia. Jak zmieni się cała waluta, tym bardziej, że jeszcze oni mają jakby tą walutę, wiecie o co chodzi? My doskonale wiemy o tym, że oni mają całe zielone i oni teraz już chcą znaleźć tylko te ostatnie zielone, które jeszcze są w obiegu, które jeszcze się gdzieś zachowały, tylko po to, żeby już mieć wszystkie i całkowicie wszystko zmienić. To jest najgorsze. Tam, o, widzę Nick Dave'a, dobra, jest w domu, dobra, włamuje się do środka. Trudno, bo zanim ja tu zapukam, to on nie przyjdzie. Halo, Daveson! Daveson! Halo, stary, halo. Chodź, musimy porozmawiać w cichym miejscu. Dobra, myślę, że to jest ciche miejsce. Chodź. A masz jeszcze ciszę? Do męskiego pokoju. O! No.
No dobrze, no to fajnie. Słuchaj, jest przypał. Dobra, zacznę od początku historii. Poszedłem wczoraj do Steve'a, do banku, nie? I powiedziałem siema, chcę być po waszej stronie i zacząć pracować w banku. Tak zrobiłem, ale spokojnie. Nie, ja po prostu... Wyjdź! Ale ja tylko tak... Ale to jest fake... Jak we dwóch? Szlak mnie trafi, straciłem przyjaciół. Ale jaki? Wszyscy mnie oszukują. Ale Dave, co? W banku z tymi kurde złodziejami, mędami, jeszcze ty kurde w układy wchodzisz, co? Ale to są fake układy! To są fake układy, Daveson. Jak we dwóch? Powiedziałeś we dwóch. Nieważne, zapomnij. No dobra. Ale i tak, kurde! Czemu jakieś fake układy robisz? Po co nam to, kurde? Mamy dowody zbite. Żeby się dowiedzieć, co oni planują. A planują złe rzeczy, oni chcą zmienić zielone na niebieskie. Co? No. Niebieskie. Teraz Steve wysłał mnie na misję, żebym zgarnął wszystkie zielone na całym Palionowie, przyniósł mu wszystko tam, wszystko, co jeszcze zostało, bo on myśli, jakby on oskarża Pawła o to, że to on ukradł całe zielone. I on chce, żebym ja teraz poszedł, wszystkie zielone, które są, zgarnął do niego i on wtedy te zielone zamieni na niebieskie. I to ma być wizerunek Steve'a teraz na tych pieniądzach. Ja nie wiem, Boże. to jest taka tragedia. Debil. Naprawdę. Nie no, nie wiem, jest, no. Jest przypał, weź go, stary. Odpraw z kwitkiem, no. Ale ja właśnie, wiesz, jest jeszcze jeden problem. O właśnie, jest jeszcze jeden, no właśnie, ja wtrawię tym. Słuchaj, cały czas rozdają każdemu, rozumiesz ja to? Ja wiem. Oni mówią, łap biedaku do mnie, nie? Kto ci tak mówi? No Steve. A tobie daje? No tak, ale on tak, wiesz, tak prześmiewczo, to chyba teraz sobie już... to on chyba teraz to jakby, nie wiem, wczoraj dobra, tak było. Słuchaj, jest ogólnie sytuacja taka, ja muszę zabrać od ciebie zielone, bo ja nie mogę wrócić z pustymi rękami, bo mnie wyrzucą. Weź się, dobra, tylko wydaje, ja tego nie chcę. Ważne jest to, że musimy zachować jakieś zielone, w razie jakby chcieli zmienić walutę, to muszą zostać. Masz jeszcze? Paweł mi dał staka, patrz, czekaj. To tu, w tej skrzynce, Dobra, no to lepiej je dobrze, to słuchaj, dobra, stak niech zostanie, ja... Kurczę, ale z dwoma wrócić do niego to jest troszkę mało. Dobra, ale jak ale jeszcze no pójdę... Ale tyle jest, no powiedz, że tyle jest i tyle, nie? Okej, okay. No tak, tylko no. Że... No dobra, oni to przyjmą, bo oni... On jakoś taktykę obrał dziwną, bo on doskonale wie, że ukradł wszystkie zielone. I on teraz jakby chce, żebym ja znalazł bardzo dużo tych zielonych, ale on chyba jest świadom tego, że ja niewiele ich przyniosę. Więc dobra, to bierzemy te dwa, niech te nie tutaj zostaną. Nie? Stary, no. Jak on zmieni walutę na jakieś niebieskie, ja się popłaczę, naprawdę, to jest tragedia. Dobra, to ja lecę w takim razie dalej jakiś przeszukać dom. Leć, gdzie są jeszcze jakieś zielone. Jeszcze, no. I jakby co, to wrócę, elo. Dobra, widzowie, musimy ogarnąć, gdzie są jeszcze zielone. Ja nie wiem, czy u bzyka są, czy nie ma, ale kurczę, dobra, bzyka nie będę przeszukiwać, on by wszystkie oddał, bo on przecież jest w tej strukturze. Ja bym musiał do Pawła pójść, tylko czy Paweł, ja nie wiem, czy ja tam powinienem mu przeszukiwać, ale dobra, może pójdźmy tam i może co nieco znajdź, jakoś mi... Lampa mi gaśnie, co się dzieje? Nie umieraj jeszcze, dopiero ci kupiłem, nie umieraj jeszcze. Dobra, czekajcie, przeszukajmy tutaj skrzynki, czy są tutaj jakieś zielone? Halo, zielone, cokolwiek. O kurde, tu są bogactwa tego świata. Ale dobra, to są... Są! Cztery zielone, biorę. Czy on ma naprawdę tak mało? No dobra, w sumie może być, no przecież my zostaliśmy okradzeni. No dobra, biorę to w takim razie, mamy sześć zielonych. Czy ja mam jakieś zielone? Ja coś tam miałem, ale ja też mam taki zapas jak Dave, bo też mi Paweł dał. Czyli Paweł też powinien mieć więcej, ale dobra, niech to wszystko zostanie. Niech te wszystkie zielone, które mamy, które są tak po kryjomu, zostawmy. Ja zabiorę tylko te, co tutaj takie, wiecie, takie resztki i tak po prostu zaniosę tam, żeby cokolwiek było, a żeby nie zanieść zbyt wiele, wiecie o co chodzi. Tylko teraz, gdzie ja schowałem te zielone? Kurczę, ja już nie pamiętam. O nie, mamy przypał i to w duży. Ja miałem gdzieś te zielone od Pawła, ja je schowałem. O nie. Nie wiem, gdzie to było. Dobra, czy to było tu? Proszę. Dobra, to też nie tu. O! Dobra, są moje zielone, dobra. Słuchajcie, robię coś takiego. Od 60 zostawiam sobie. Czyli tu muszę oddać 2, 7 oddam mu, dobra. 7 tych znalazłem, ale ja muszę to lepiej schować. Czekajcie, to musimy schować w takim razie. Dajmy to do Ender Chesta, tu to będzie najbezpieczniejsze. Dobra, lecimy w takim razie do tego banku jeszcze i oddamy im te zielone, które udało mi się znaleźć, żeby nie było, że z pustymi rękami wracam. Zaniosę chociaż 7. Powiem, że niewiele to było czasu i jutro postaram się znaleźć więcej, ale póki co znalazłem tylko 7. Zróbmy po prostu coś takiego. Lądujemy tutaj w banku. Halo, dzień dobry, bzyku. To jest, bzyku Steve, jest, uwaga, słuchajcie. Przeszedłem się szybko, przeszedłem się szybko, to naprawdę niewiele mi, jakby niewiele miałem czasu, więc na razie udało mi się zdobyć tylko 7 zielonych, ale to już jest coś. Interesting. No mało, ale mnie nie było chwilę tylko, nie?
Ale gdzie dobrane? Nie. A gdzie było to zielone? Znalazłem jedne, znalazłem u Dave'a troszkę znalazłem i Dave'a. drugie znalazłem u Pawła troszkę znalazłem. No tak, myślę. Ej, ale u Pawła były tylko dwa. Czyli u Dave'a było pięć. Troszkę śmierdzi. Że oni mają więcej tego zielonego i oni ukrywają. Ja myślę, a nie, przepraszam. Jeszcze jedno zielone miałem ja, jakieś zaległe mi się ostało, ale oddałem je. No jasne. Możesz zielone trzymać, ale musisz uważać na złodzieja, bo ktoś... Nie, lepiej to wszystko zebrać, lepiej. Poczekaj. Ale co? Bzyku, coś śmierdzi. Jak niby Dave miał trzy zielone, Paryl miał cztery, no tak powiedzmy. No. Wiesz, to są za małe kwoty, przecież oni mają więcej zielonego. Nie wiem dlaczego, jeżeli mają więcej, to na pewno mają je lepiej ukryte. Ja nie mam jeszcze, nie wiem gdzie oni mają jeszcze to poukrywane, więc ja potrzebuję czasu, nie jestem w stanie tego znaleźć w 10 minut. No jest to prawda, no jak na taką ilość czasu, to w sumie no dużo zna. Przepraszam, bo kliknęło mi się. W sumie też troszkę rozrzucamy te zielone, więc byłoby to możliwe, ale... No nie wiem, słuchajcie, ja jeszcze będę szukał. Ja już tak naprawdę, ja już chyba nie mam żadnych zielonych u siebie, ale jeżeli bym znalazł, to bym jeszcze doniósł. Mi te zielone tutaj. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Powaliło cię, no nie ma. To tutaj mogą je znaleźć. Ja bym je schował gdzieś na dole do sejfu, nie? Bzyku, może schowajmy to do sejfu jakiegoś. Tak, najlepiej. Dobra, a który sejf najlepszy do zielonych? Nie mam. Jest jakiś sejf, w którym macie takie zielone, zaczynacie zbierać? Nie, ale my to, no niby jest, ale to ja to lepiej potem schowam może. Aha. Ty chcesz to schować? No dobra, to schowaj to. Daj mi to. Dobra, czyli, Bzyku, pilnuj mi tutaj klucza. No jasne, pilnuję. Nie wiem. Dobra, okej, no to słuchaj, no to ja, że tak powiem, skończyła się moja dniówka na dzisiaj, nie? Ja będę leciał w takim razie do domu się wypocząć i ja tu przyjdę jutro znowu do roboty, nie? Jasne. Dobra, to trzym się, Bzyku, miłego dnia, niech słonko ci świeci. Trzymaj się, pa! Trzym się, elo. Dobra, widzowie, wracamy do domu. Ja pierniczę, co tu się dzieje? Dobra, łyknęli to. To jest najważniejsze. Łyknęli to, że chciałem zdobyć zielone. Większość zielonych, które dzisiaj zobaczyłem, w ogóle nie oddałem, ale dobra. To jest najważniejsze, żeby grać teraz na... Żeby grać na czas w sumie tak naprawdę. Teraz gra na czas. Czyli muszę zwlekać z tym jak najdłużej tak, żeby po prostu znaleźć jakiś plan na to, bo ja nie wiem co innego. Zaraz muszę iść oddać w ogóle tą koszulę z panią Styla, co ukradłem, więc idę to w sumie teraz zrobić. A wam dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się, pozdro. Pa, pa.